Obraz Pejzaż z 2024 roku jest ekspresyjną eksplozją kolorów i form, które w pierwszej chwili przywodzą na myśl widok krajobrazu oglądanego przez pryzmat wyobraźni lub snu. Kompozycja jest intensywna i pełna energii, a dominujące barwy żółci mogą kojarzyć się z promieniami słońca tuż przed zachodem, kiedy niebo przybiera złote odcienie, a światło zaczyna intensywnie pulsować na horyzoncie. Czerwone plamy w obrazie przypominają rozgrzaną ziemię lub skały, które połyskują w ostatnich promieniach dnia, podczas gdy niebieskie akcenty wybijają się jak cienie gór lub jeziora, które kontrastują z ciepłymi tonami wokół. Całość ma w sobie coś z abstrakcyjnego pejzażu, który nie opiera się na realistycznym odwzorowaniu, ale raczej na emocjach i wrażeniach z natury. Ruch pędzla i faktura farby przywodzą na myśl gwałtowne szybkie ruchy wiatru, które przetaczają się przez otwartą przestrzeń, rozwiewając kolory w nieoczywiste kształty. Całość może również przypominać widok na pejzaż oglądany przez zamglone okno pociągu, gdzie kolory i kształty ulegają zatarciu, a jedyną stałą pozostaje wrażenie ciągłego ruchu i zmienności. Obraz, choć abstrakcyjny, przywołuje wyraźne wrażenie dynamiki i głębi, jakby krajobraz przekształcał się na naszych oczach, oddając emocjonalny pejzaż zmienności przyrody.